Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Mamy, słuchajcie, ciepłe lato 2020. Chcę się podzielić z Wami takim tematem. Mamy tryb awaryjny pojazdu marki Kia. No i teraz słuchajcie, jaka jest sprawa? Silnik łapie błąd z sondy Lambda, która widzi za wysokie ciśnienie na układzie wydechowym, przez co ogranicza moc silnika, ogranicza, wprowadza go w tryb awaryjny. I teraz słuchajcie, jaka jest sprawa. Nie jest uszkodzona sonda Lambda, nie jest uszkodzona turbina. Turbina tylko po prostu jest ograniczana ze względu na to, że czujnik MAP, sensor, który jest, widzi za wysoką temperaturę w układzie i ogranicza turbinę. Natomiast słuchajcie, rzecz jest jaka. Okazuje się, że taka drobnostka, która się może pojawić, obawiam się, w każdym tego typu samochodzie, nikt nie zwraca na to uwagi. Generalnie rzecz jest jaka. Na zimnym silniku silnik po wykasowaniu błędu sondy Lambda nie łapie błędu, natomiast łapie go dopiero na gorącym silniku. No i zrobiłem sobie mały doktorat i co się akuku, słuchajcie, okazuje? Okazuje się, że zapchana jest nagrzewnica w samochodzie, która odpowiada za utrzymanie ciepła. Zrobiłem sobie test, który jest, i wychodzi na to, że wchodzi płyn do chłodniczki, tej, która jest naszą nagrzewnicą, ale z niej nie wychodzi. Natomiast w silnikach CRDI, które są, jest chłodniczka spalin, która jest połączona z przepływem nagrzewnicy naszej samochodowej. Ale gdy nasza nagrzewnica jest zapchana, ze względu na to, że te kanaliki są bardzo wąskie, zrobione przez firmy koreańskie, niestety zapychają się i uniemożliwia to przepływ wody, przez co silnik, chcąc ograniczyć temperaturę, ukraca troszeczkę turbinę, żeby była mniej doładowana. Wiadomo, że za tym idzie zmniejszenie oczywiście dawkowań, bo sonda Lambda widzi za wysoką temperaturę, ale wychodzi na to, jest to oczywiście powiązane z EGR-em, bo chłodniczka jest powiązana z EGR-em, ale wychodzi na to, że nasza chłodniczka, która jest naszą nagrzewnicą, ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o chłodzenie chłodniczki spalin. No bo oczywiście, jeżeli przepływ przez nią jest, to tak. No i rzecz jest jaka, co muszę Wam powiedzieć? Oczywiście ze skutkiem pozytywnym dodałem sobie, słuchajcie, środka czyszczącego. Wyczyściłem układ chłodniczki w całym, znaczy generalnie cały układ chłodzący wyczyszczony został z ścieczy, tej brudnej, która była, i oczywiście niestety muszę powiedzieć, że to, co wyleciało, to po prostu było tragiczne, była po prostu jedna wielka rdza, jakieś strupy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o kwestię łapania błędu, po takich 48 godzinach od zrobienia zabiegu czyszczenia, wymianie płynu chłodniczego, no niestety muszę powiedzieć, znaczy niestety, może nie niestety, a stety, błąd przestał wracać. No w tym momencie mamy silnik zgaszony i w tym momencie się kontrolka świeci, natomiast po, słuchajcie, wyczyszczeniu tej chłodniczki na gorącym silniku, bo tylko błąd wracał na gorącym silniku, już niestety nie wraca. Także efekt, który powstaje z uszkodzonej sondy, nie wskazuje na to jednoznacznie, że nasza sonda została uszkodzona, tylko po prostu ona odczytuje nieprawidłowe wartości, co związane jest z ograniczeniem trybu mocy, ograniczeniem silnika do 3000 obrotów i tak dalej, i tak dalej. Także małe sprostowanie pewnej rzeczy, która będzie miała bardzo duże znaczenie na palenie naszego samochodu, na tryb awaryjny, na jakieś tam niepotrzebne odcięcia i tak dalej, i tak dalej, które mają wpływ na pracę silnika. Także myślę, że jak filmik się komuś przyda, to liczę na łapeczkę w górę. W każdym bądź razie powiem tylko tyle pokrótce, jeżeli filmu nie oglądaliście od początku. Jeżeli macie problem typu tryb awaryjny silnika i błędem, jaki udaje się Wam odczytać, jest błąd odczytu sondy Lambda bądź po prostu nieprawidłowy zakres, zakres poza zakresem, no tych zakres poza zakresem oczywiście dopuszczalnym, prawda? To już, słuchajcie, jednoznacznie może świadczyć o tym, że możecie, nie mówię, że tak macie, że możecie mieć zapchaną nagrzewnicę,
która grzeje u Was układ w środku w samochodzie, tylko nie zwraca nikt na to uwagi ze względu na to, że jest lato. Niepotrzebne jest nikomu gorące powietrze. A niemniej jednak nasza chłodniczka, mimo że ma klapkę i jest zamknięta, nie posiada naszego zaworu. Bo inna jest kwestia, jeżeli w samochodach jest założony elektrozawór, bo się ktoś może tu przyczepić. Są pojazdy, które mają elektrozawór zamontowany, taki, który zamyka dopływ centralki tej naszej wewnątrz samochodu, która jest do ogrzewania. Natomiast w pojazdach, w których nie ma tego zaworu, jest układ właśnie puszczony przez nią do chłodniczki spalin, tak jak jest w silnikach na przykład dwulitrowych CRDI. I tu jest właśnie już bardzo duży mankament, że jeżeli tego przepływu nie będzie, to ta temperatura poprzez tego EGR-a niestety będzie o tyle wyższa. Tak samo i łapanie temperatury, czy łapanie tego błędu nie powstaje na zimnym silniku, no bo wiadomo, że wtedy zimny silnik i zimne spaliny, czyli jeżeli my sobie błąd skasujemy, a będziemy tym samochodem jechali sobie powoli, delikatnie, nie łapie temperatury, nie łapie błędu. Ale wierzcie mi, że jak silnik złapie temperaturę te 90 stopni, tak jak w tym momencie tutaj mamy 90 stopni, to jednocześnie ten błąd nasz po prostu wróci z emisji spalin, bo komputer uzna, że coś tam mamy nieprawidłowego i tak dalej, i tak dalej. Także co? Aha, jeszcze jedna rzecz, którą mogę Wam tylko dodać i powiedzieć. Jeżeli potrzebujecie wyczyścić układ, a pasuje to zrobić, to pamiętajcie, znaczy może nie musicie pamiętać. Generalnie ja nie stosuję nigdy i nie stosowałem jakichś super cudownych środków chemii typowo samochodowej, tylko sprawdzone metody babci, które sprawdzały się zawsze i pewnie zawsze się będą sprawdzały, ale myślę, że to zobaczycie sobie gdzieś tam na jakimś innym filmiku. Jak, no może tak, może go puszczę, bo kiedyś nagrałem taki filmik, jak zmieniam płyn chłodniczy, co przede wszystkim zrobić i czym i tak dalej. W każdym razie sprawdzone metody babci się sprawdzają w 100%. Czy coś więcej mogę Wam dodać? Myślę, że nie ma konieczności. W każdym razie, mimo że jest lato, włączajcie chłodniczkę, zobaczcie, czy macie obieg. Przede wszystkim zobaczcie sobie, jeżeli Wasza centralka biegnie bezpośrednio przez chłodniczkę spalin, no to już możecie problem mieć właśnie tego typu tutaj. I ten tryb awaryjny będzie Wam wracał, choćbyście chcieli czy nie chcieli, po złapaniu kontrolki tutaj tej. Będziecie mieli błąd sondy lambda w różnych zakresach, bo różnie ta sonda jest łapana, za niski prąd w układzie, w bloku pierwszym, jak dobrze pamiętam, w tym banku pierwszym. W każdym bądź razie, nie zatruwam, nie gadam o byle czym. Jeżeli filmik się Wam przydał, liczę na łapeczkę w górę. Zapraszam do subskrypcji oczywiście. Kto tam u mnie subskrybuje kanał publicznie, to na jakieś tam bonusy może liczyć, zawsze jakieś tam podpowiedzi, dorady, to co będzie gdzieś tam potrzebował. Tak i co, póki co na razie nie przeszkadzam, dziękuję za stracony czas, za to, że chcieliście mnie wysłuchać. No a ja z drugiej strony staram się dzielić tą wiedzą, którą mam, bo czasem się przydają takie drobne niuanse, a jednak mające wielkie znaczenie w naszych pojazdach. Także póki co na razie dzięki i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!